Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem musimy uwolnić naszych przyjaciół z klatki. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobimy. Czekajcie, bo tutaj coś jest. Mogę tam skoczyć? Trzeba najprawdopodobniej jakoś to odbezpieczyć, tylko jeszcze nie wiem jak. Może zapalającymi strzałami? Za dużo to nie dało. Musisz jakoś odblokować odważnik. No dobra, no to mi dużo... A, dobra, wiem, mamy gaz. Tak więc będzie pewnie wielki wybuch. Tylko jakoś Lara musi się odsunąć, żeby zrobić boom. Tak więc uwaga. Patrzcie, jak pierdyknie. Boom! Tak, udało się, tylko co teraz? Wow! Tak, świetna robota, zaraz wszystko wyleci w powietrze, ale świetna robota. Cała okolica jest niestabilna. Tak, właśnie, podłoga zaczyna pękać. Teraz nas stąd wyciągnij. Tylko w jaki sposób? Czekajcie. Bo coś żeśmy zrobili już. Aha, dobra. Pójdziemy sobie tędy górą. Ja sobie wezmę strzałki. I trzeba tam doskoczyć, uwaga! Juppy! Tylko co to dało? Jeszcze raz. Nie wiem, może na tą klatkę skoczymy? Dobra. Coś mi się udało, ale... Wow, te liny pękają na szczęście. Więc jeszcze jedna lina. Drugi odważnik jest zablokowany. Gdzie? Czekajcie, bo ja tego nie widzę. Ale gdzieś jest odważnik zablokowany i tak teraz patrzę. A, tutaj coś jest, dobra. Tylko jak to teraz wykonać? Strzelimy sobie w gaz. Bum! Nie wiem, co to dało. A wiem, trzeba strzelić podwójnie. A widzicie? O to chodziło, ale pięknie, żebym to wymyślił. Trzeba było strzelić podwójnie w dwa gazy. A pode mną teraz jest lawa, tak więc mamy problem. No właśnie, ja mam problem. Kurde, nie wiem, gdzie teraz skakać. O, w mordę, faktycznie o, w mordę, bo Kamiś nie za bardzo wie, co robić, ale dobra, idziemy tutaj. Wow. Wszystko może się zapaść. I zaraz będziemy mieć pieczoną Larę. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Ale mniejsza o to. Dobra, teraz do góry. I co my tu mamy? Wow. No mamy tu wielkie boom. I co teraz by tu zrobić? Czekajcie. Dobra, przeskoczymy tam. Tu mamy te podkrętła. Tak więc szybko to zakręcę albo odkręcę. I jeszcze jedno. Dobra, nie marudźcie, Boże, robię co w mojej mocy. Okej. Aaa, Lara spadła, nie wiem. Trochę nie o to chodziło chyba. Tak więc mamy pierwsze wczytywanko w tejże części mojego nagrania. Dobra, robię to jeszcze raz. Robię to jeszcze raz, tylko tutaj teraz nie ma tych zabezpieczeń, wcześniej były. Muszę jakoś tam odskoczyć chyba. Bo nie widzę innego wyjścia, chyba że strzelę to w to teraz. Nie wiem, spróbujemy teraz strzelić. Najwyżej Lara zginie. Bum! Tylko jest mały problem, jak ja wrócę, bo nie mam pojęcia. Tak. Dobrze, to biegiem. Tak, to biegiem. Tak, tylko jak ja mam wracać po sam? Dobra, tam. Dobra, spróbuję na tą klatkę wskoczyć. Okej. Jakoś się udało. I musimy wracać po naszą głupią sam. Ła! Zaraz Lara po raz kolejny spadnie. I się udało, tak. Chociaż część naszych przyjaciół żeśmy uwolnili. Ajajaj, cała okolica się wali. Tak więc znajdź drogę do pałacu. Spróbujemy ją jakoś znaleźć. Wow. Tylko nie wiem, czy zaraz coś się na mnie nie zawali na główkę, ale mniejsza z tym, co tam. Lara sobie da radę. Wszystko wybucha.
teraz. Dobra, otwieramy te drzwi. No, wyważaj. Wszystko jest z drewna, tak więc to się jara. Ale mniejsza z tym. Dla mnie to może się wszystko ładnie, pięknie spalić. Co my tu mamy? Jakieś krzyki słyszę. Wow, wow. I co teraz? Lewo, prawo? Nie wiem, pójdziemy gdzieś w tę stronę. Tylko, że oni zaraz zaczną do mnie strzelać pewnie. I co, mamy tu jakiś wyskok, tak? Wow. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę. Ale mam taką nadzieję, cicho. Dobra. Teraz mamy tutaj, ach, ładną ściankę wspinaczkową, tak więc idziemy do góry. Ale cieszy mnie to, że to wszystko płonie. Gdzie teraz? Skok w bok na okno. Jeszcze jedno, wow. Teraz chyba... Ale pięknie poleciał, widzieliście? Żywa pochodnia. Teraz do góry. No ten scenariusz bardzo, bardzo mi się podoba. Patrzcie, wszystko się jara wokoło. Ajajajajaj. Mam nadzieję, że i mi się uda uciec. Ajajajaj. Fajnie to wszystko wybucha i moi przeciwnicy dzięki temu giną. Zaraz robię jakiś salto pewnie. Co my tu mamy? To Matthias. Tak, to Matthias. A gdzie sam? To jakaś książka? Nikt nie ucieknie. Wszystko się wali wokoło, a ona co? Teraz będzie czytać? Rytuał z grobowca Himiko? Dlaczego Matthias tak się tym interesuje? Dobra, spróbujemy uciekać dalej. Ale sama wyszła na dach, tak więc lepiej dla mnie. Wow. Tylko teraz w którą stronę? Dobra, za nim idę. Najwyżej coś mi się stanie, czekajcie. Bo tu jakieś te dachy takie... takie liche. I po linie, wzią. A dalej? Dobra, w tą stronę. Wow. O fuck, czekajcie, czekajcie. Ajajaj, bo Lara zaraz ginie. No nie. Dynamit, tak. Widzieliście jak pięknie wyłapałem dynamitem? Więc długo nie przeżyję. Gdzie oni są? Ja w ogóle ich nie widzę, szczerze powiedziawszy. Tutaj, dobra. Zdychaj. Wszędzie te dynamity. Dobra, jeden się jara. I chyba już wszyscy. Tylko gdzieżby teraz iść? Spróbujemy tam przeskoczyć. Ha! Udałko się, teraz kolejna ściana. Och, wspinaczkowa, ledwo co się złapałem. Ogień mi trochę pomaga w pokonaniu ich. I możemy iść dalej. To coś tutaj jakoś za cicho. Mam nadzieję, że gdzieś ta Sam tu jest, żeby ją uwolnić. O, jest mój przyjaciel. Wow. Laro, ty żyjesz. Tak, żyję, a ty? Pan też? To znaczy, nic panu nie jest? Co się stało? Gdy przestali uważać mnie za zagrożenie, pozwolili mi się poruszać swobodnie. Wie pan, że resztę też pojmano? Tak, tak. Sam też tam jest, ale nie miałem jak jej uwolnić bez broni. Ci Solari to prawdziwy antropologiczny cud, Laro. To niepoczytalni mordercy. Dobra, spróbujemy ich ją uwolnić. Oczywiście, naturalnie, ale ja tu zostanę i popilnuję. Daj znać, jak będzie bezpiecznie. Jaki mięczak! Pozwoliłeś kobiecie, a sam został. No normalnie szok. Szok, szok, jakiś ciebie facet. Dobra, aby ją uwolnić i będzie okej. Chyba mnie nie rozumiesz. Tak, wszystko się pali, a oni rozmawiają. To wielki zaszczyt dla ciebie i dla nas wszystkich. Dobra, strzelę mu w łeb najwyżej. Niektórzy zaczynali już wątpić, że kiedykolwiek zdołamy cię odnaleźć, a jednak jesteś. Proszę cię, wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego, ale tak nie jest. Ciężko będzie go pewnie zabić. Do czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, kim jesteś. Gdzieś zaskoczenia mógłbym w niego strzelić, co? I by było po nim. Wiem, że to w sobie czujesz, Samantha. Postradałeś zmysły, Matthiasie. Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Dobra. Kiedyś nie gadajcie. Myślałem, że okręty zdołają do nas dopłynąć. Ja po prostu chcę wrócić do... Ja też, dziewczyno. Ach, grozisz jej? Czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie.
Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami. Ale ty, Samantha, ty masz moc, by nas wyzwolić. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Ale ma fajny ten, fajną maczugę ma. Druga dziewczyna zniknęła. Trzeba położyć temu kres. Dimitri, strzeż jej dobrze. Nie, to teraz ja ją odbiję, bo ich tu chyba dużo nie ma. Dimitri tylko jest dobry. Dimitri. I patrzcie. Tyk. I po Dimitri. Laro! O Boże! Tak, krzycz głośniej. Już myślałam, że tracę zmysły. Już dobrze. Dobrze. Tak, teraz będą się ściskać, już zamiast dobrze. Uciekać. Moja broń. O, mój shotgun. Jak my się stąd wydostaniemy? Musimy uciekać, zanim on wróci. Whitman! Whitman! Whitman jest głupi, gdzieś tam pałęta się. I przez niego pewnie coś się nie uda. Whitman, mięczaku. Gdzie jesteś? O, jest i on. Uciekaj, Laro, szybko! O, fuck! Powrotem! Do sali tronowej! No nie. A, mądra Lara. No i tu teraz będzie pewnie walka. I to mocna. Tak, wszyscy pozasypywani. Ajajajajaj. Dobra, trzeba jakoś zacząć tutaj walczyć. Wezmę sobie amunicję. Wow, kolejną. A ja mam taką broń, ja myślałem, że ja mam shotguna. Chciałem z bliska i do nich strzelać, a tu widzę mam coś lepszego. Wow. Aby nikt nie miał koktajli i we mnie nie rzucał, to będzie okej. Okay. Albo dynamitów. O kurde, ten jest, to jest ten twardszy. I wykrakałem dynamit. Zdychaj. Jest wszystko ładnie, pięknie na razie. Albo powiedzmy, że jest. Idę za ten wielki dzbanek. Brawo, inteligencie, słuchu. Okej. Dobra, ten się jara. Albo i nie, on jest twardszy. Tu jest mój problem i ma shotguna. A to gnój. Jezu. Chrysta, co tu się dzieje? Dobra, trzeba znaleźć jakąś broń, tudzież nie. Mam shotguna przecież. Tylko nie, a dobra, mam. Nie but. Tylko tu wszystko powoli wybucha. Nie wiem, czy już mogę uciekać. A to co to jest? No nie, jakieś ulepszone gnojki. Ale nie są wcale tacy twardzi. O, gdyby nie to, że mnie zabili. Ajajajajaj, mimo że nie są aż tacy twardzi, to mają dobre uzbrojenie i raz, dwa mnie zabili. Ale na szczęście idziemy od tego momentu, tak więc... Nie jest tak źle. Dobra, uciekamy. Stanie w miejscu niczego nie zmieni. Byłaś. Ła, akurat jak ładuję. Ładuj, ładuj, ładuj sobie, Laro. Kurde. Ciężko będzie go zabić. Dosyć szybka menda. No wyłaź. Dobra, po nim. Pięknie. Jak myślicie to wszyscy? Wydostań się z płomieni. 2/3 strzelby. Tak, gdzie jest wydostanie się z płomieni? Gdzieś tam, dobra. Spróbujemy jakoś wyjść. Dobra, Laro, biegnij. Co my tu mamy? Jakieś światła? Mniejsza z tym. Spróbujemy jakoś teraz stąd ucieknąć. Przedrzyj się na zewnątrz pałacu, no. To nie będzie łatwe, jeśli oni będą ganiać. Zdychaj. Ja nie mam dużo amunicji, a jest ich tam widać sporo. Dobra, podejdź bliżej. No podejdź, złotko. Chodź, chodź, chodź. Patrzcie, jak się skrada. A kuku? Kurde, może łatwo... Warto zmienić na łuk. Bo szkoda shotguna. Dobra. I okej. Ale teraz tak tego shotguna ustawię, bo jednak mi się może przydać. Dobra, pozbieramy tu wszystko. Amunicję. Wow, fuck.
Idą kolejni, dobra. Zdychaj. Shotgun jest dobry na nich. Na tych twardszych oczywiście. Muszę z bliska podejść go, bo z daleka nie mam szans. Dobra. Okej, udało się. Kurde, idą kolejni. Jeden nie żyje. Drugi też nie żyje. Kurde, tarczownik. Nienawidzę gnoja. Jak ja gnoja nienawidzę. Jest, od razu mi się go udał zabić. Z tego się cieszę. Dobra, kolejny też nie żyje. Teraz sobie pozbieramy te różne rzeczy z nich. Ale cieszę się, że udało mi się łatwo zabić tego starczą, bo jak wiecie, ja nienawidzę gnoja. No, nienawidzę. Teraz gdzie? Bo tu ciemno, tak? Chyba udało mi się wydostać. Jest. I jeszcze pada deszcz. Mamy linę. Ruszajcie! Wszyscy! Znajdźcie wybraną! Kurde! To jest moja! I mamy ziomka z karabinem maszynowym. Dobra. Będziemy biegać za przeszkodami. Wow. Tak więc od przeszkody do przeszkody i jakoś musimy dobiec do niego. Dobra, teraz gdzieś tutaj. Tak na ślepo. Iho! O kurde, tu nie ma przejścia. Tu nie ma przejścia. What the fuck? A tu są skałki, dobra. Nie zauważyłem ich. Ale jak widać, nieźle on sieka. I zaraz się do niego dostaniemy. Spróbujemy go z łuku zdjąć. Zobaczymy. No niestety nie dostał. Znowu nie dostał. Co to było? Dobra, zmieniamy na broń. Idziemy go zabić w normalny sposób. Yeah, boom! Dobra, udało się. Teraz go szybko trzeba zabić. Zdychaj, zdychaj! Ajajajajaj. Laro, zepsułaś sprawę, wiesz? Już nie masz się gdzie schować. Pewnie ktoś go... Jakiego on cela ma, to jest trochę nie fair. Wystrzał z granatnika. Jak mam z niego wystrzelić? Jak mam z niego wystrzelić? Co to było? Którym przyciskiem jest wystrzał z granatnika? Lol, widzieliście? Jakieś takie to dziwne. Nie mam pojęcia, co zrobiłem źle. Ale jak widać, wystrzał z granatnika nie działał. Co mnie trochę zdziwiło i teraz nie będę wiedział, co mam naciskać. Już nie masz się gdzie schować. Ajajaj, i pewnie znowu przegramy. No i co, i znowu to. No strzelaj z tego granatnika. Nie wiem, w którym nawet to zrobiłem, wiecie. Nie mam pojęcia. Ale ważne, że się udało, bo już myślałem, że będę miał problem. Jakoś nie widziałem tego klawisza. Albo były jakieś takim z dziwnym oznaczeniem. Tak, Lara sobie widać zmodyfikowała broń. Ważne, że się udało, dobra. Zdobyto nowy sprzęt, granatnik. Tylko do tej pory nie wiem, jak z niego strzelać. Naciśnij środkowy przycisk myszy. A, widzicie, no tak, no właśnie naciskałem, tak myślałem. Więc spróbujemy to rozwalić, co? Fajnie. Fajnie, fajnie, dobra, pozbieramy sobie te... tą amunicję. Co, oni pouciekali? A, Lara, jak krzyczy teraz, wszystkich was dopadnę. A przed chwilą ginęłaś. No, byłaś. Kurde, 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 kurde! Zdychaj. Dobra, raz, dwa i po nich. Oła! Co to było? Duży rozrzut strasznie ma ta broń. Łapcie granatnika. Czemu on nie wybuchł? No. Tak się właśnie zastanawiałem. O fuck. Tam są, nie wiem. To był zły pomysł, granatnika tam strzelić. No zdychaj. Jeszcze mnie podpalili, super. Tu jest jakiś ziomek, więc... O, tego zabijemy. I teraz został tylko ten chyba. No nie,
niestety, on tu biegnie. No, patrzcie, jaki on jest twardy. Albo to ja jestem miękki. No kurde, gin. Dobra, udało się? Chyba się udało. Pozbieramy te rzeczy różne, przydatne. Trzeba broń zmienić na jakąś lepszą. Na shotguna. I wyzbierać te wszystkie rzeczy. Granaty maksymalnie. I wspinamy się po ściance. Do góry, do góry, do góry. Ciekawe, ile jeszcze ta misja potrwa. Jestem ciekaw tego. Tu mamy kolejną amunicję chyba. I coś czuję, że to się zaraz zawali. Jakoś te deski licho wyglądają, ale chociaż cieplutko. Chociaż się Lara ogrzeje. Dobra. Tu coś mamy, ale tego się nie da podnieść. Tak, jeszcze pochodnie sobie zapaliła. Brawo, Laro. Jak to rozwalić? Shotguna? A niestety nie. Trzeba to niestety rozwalić z tej drugiej naszej broni. Wow, tak, Laro, brawo. Chciałem cię trochę uszkodzić, sorry. Teraz... Co tam jest? Nie zbliżajcie się do mnie! Jest moja dziewczynka. Wystrzelała ich. Nie wiem, spotkaj się sam. Gdziekolwiek mam się to spotkać, to lecimy sobie po linii. No i idziemy pomóc sam. Tak więc jesteśmy już bardzo blisko końca. W sensie końca tej misji. Ja, tu też z granatnika trzeba walnąć. Tym razem Kamil nie dał się nabrać i nie uszkodził Lary. Dobra. Jeden nie żyje. I gdzieś tu był drugi. Może tam strzelimy im? A, coś mi nie wyszło. Dobra, te strzały. Jejku, chciał mnie podpalić. O ty gnoju. Podpalę ja ciebie. I widzisz, jak to jest? Dobra. Wszyscy nie żyją, tak więc teraz sobie wezmę shotguna. I idziemy dalej. Kurde, są kolejni. Wow. Więc shotgun raczej tutaj się nie spisze. Ajajaj. Shotgun się nie spisze. Weźmiemy sobie naszą standardową broń. Wow. Co to było? Brawo, inteligencie. Tutaj wrzucić... Ajajaj. Taką rzecz. Ale on był mądry. Prawie siebie rozwalił. No ładuj. Dobra. Wszyscy pozdychali? Czy też nie? Tu nikogo chyba nie widzę. Wow. To się pomyliłem. I idzie ten ziomek twardy, którego nienawidzę. Ale na szczęście po nim. No zdychaj. Dobra, wszyscy. Strasznie dużo ich tu jest, jak widać. Izuku. Czyżbym nie miał już amunicji? Nie no, mam w shotgunie. Więc nie wiem, ile jeszcze ich tu jest. Ale strasznie dużo już ich wybiłem. Kurde. Zdychaj. Ajajajajaj, jak widać, strasznie dużo zamętu. Dobra. Nie wiem, czemu i tak strasznie dużo nagle. Nie mam pojęcia, skąd to się ich tyle wzięło. Ale trzeba ich wybić. Dobra, dostał w łeb. Wow! Koktajl, mołotowa. Ale ciężka lokacja, naprawdę. Oni tam gdzieś są między dymem, ale ciężko ich dostrzec. Ajajajajaj. Nie wiem, którego strzelać. Dobra, ten zginął. Tu jeszcze na górze został. I jeszcze tu dwóch gdzieś jest. Ale dymu tu strasznie dużo, że ciężko ich zobaczyć. Dobra, mam nadzieję, że to wszyscy, bo nie mam zamiaru się z nimi strzelać. Nie no, jeszcze jeden tu jest.
Tylko nie chce się wychylić. No wychyl się. Wychyl, wychyl, bo potem będziesz mi problemy robił. Dobra, wejdziemy sobie do jakiegoś domku. Wychyl się. Ła, głupek. Jak mogłeś tak kobietę potraktować? Dostał strzał w głowę. Yeah. Laro, jestem z ciebie dumny. Ale mamy tu pole... O, what? No kurde, tak daleko doszedłem i mnie zabili. Tak więc jak widać jest strasznie trudno. Jest strasznie trudno. Gdzie my jesteśmy od tego momentu? No nie, no sorry, że muszę was tak potraktować trochę głupio. I że musimy grać od tego momentu, a jest to strasznie daleko. No nie wiem, może zaczniemy ich z granatnika walić, żeby to szybciej poszło, bo faktycznie... Bo faktycznie to trochę udręka. Dobra, jeden zginął. Drugi też. Ła! Trzeba to zrobić tak w miarę szybko. Ła! Strasznie dużo tego dymu i nic nie widać. No, wychyl się. Pyk! I spłoniesz. Dobra, pozbieramy sobie te różne rzeczy. I nie wiem, jak to zrobić, żeby to szybko zrobić, powiem wam tyle. Dobra, przeładujemy sobie. Dobra, a ja się teraz cofnę. I to będzie najmądrzejsze. Ła! Dobra, wysadzi nas, ale to nic. Lara jest twarda. Dobra, trzeba bardzo mądrze strzelać. I zabić tego ziomka, który rzuca tymi główienkami. Tam jesteś! Dobra, zabiłem cię, kotku. A i co, nie rzuciłeś? Kurde, strasznie ciężko go trafić, bo jest schowany. No jeszcze nie trafiłem, jak wyszedł, brawo. No i co, większość pozabijana jest. Ale pojawiają się kolejni, ci twardzi. Ale raz, dwa też ich ubijemy. Więc muszę teraz uważać, żeby nie wkopać tak jak wtedy. Wow, ale zaraz właśnie się wkopię. Skąd ich się tu tyle wzięło, Boże? Okej, dostał. Czyżby to wszyscy? Wcześniej jakoś tak dłużej mi się to zdawało. Ale jakoś wszyscy ładnie wyłapują. Oprócz tego jednego, o, dostał główkę. On jest utwardzony. Dobra, ten też dostał. To chyba już wszyscy, o dziwo, wow. Oprócz tamtych dwóch. Oni gdzieś tam siedzą i mi zawsze... O, właśnie, rzucają, dostał. Teraz trzeba po raz kolejny wow, uważać. Skąd to rzuca? Nie mam pojęcia, bo nikogo... Nie wi... Tam jest! Da się tu wejść na jakiś daszek? Wtedy łatwiej bym go dorwał. Wychyl się. Nie wiem, czy to oberwał, czy też nie. Ale chyba tak, dobra. Teraz czekamy na kolejnych. Dostał. Jak oni widzą? Jeśli ja ich nie widzę. Jeszcze nie mam strzału. Dobra. A więc zmarnowaliśmy trochę czasu, mam nadzieję, że teraz się polepszy to wszystko. A jak się nie polepszy, to się wkurzę. Dobra, ładujemy. No wyłaźcie, Boże, nie mamy dużo czasu. Wow. Wow. Dobra. Zmieniamy. Oni tu idą. Oni tu idą. Niestety. Dobra, jeden zginął. Teraz pozbieramy sobie to wszystko. I bum.
Nie mówcie, że to wszyscy. Chyba mi się udało. Ale jak widać było ich strasznie dużo. Gdzie teraz? Gdzieś tam. Jeszcze lepiej. Wow, oślepili mnie. Tak więc, ach, mam nadzieję, że to się zaraz skończy. Tam jest! Może uda ci się trafić! Poświeć tam! No nie, i teraz będą... Mam nadzieję, że tego nie rozwalą. Moje nadzieje zawsze się dziwnie kończą. Wow. Ja chcę rozwalić... Ach, tą beczkę. Czekajcie, teraz... Gdzieś tam biegniemy szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 bo zaraz mnie zabije. Dobra, teraz skakujemy do góry. Szybko, szybko, szybko. I udało się. Teraz dałoby się tamtych zabić. Jakoś. Mam łuk? Mam. Z łuku będzie ładnie. Dobra. Łuk nie żyje, jeszcze jeden. No wyjdź gdzieś, bo chcę się tam przenieść. Ło. Dobra, skaczemy. Szybko. I się udałko. Tak więc, no jak widać, Kamisiowi się może coś udać, ale to jeszcze nie wszystko. No właśnie, mam granatnik i teraz dałoby się tego granatnika użyć. Tylko nie wiem jeszcze, jak miałbym go zabić. Oła! Z tego granatnika. Wejście na dach. Oła! Żadnego tutaj nie widzę. Nie wiem, spróbujemy to rozwalić. Oła! Zabili mnie. No szkoda, szkoda. Zobaczymy, od którego momentu będziemy szli. Jak widać, coraz trudniej się robi. Nie wiem, czy to już jest końcówka gry, czy coś takiego. Ajajajajaj, on jest aż tam wysoko. Ajajaj, trudno. Dobra. Biegniemy pierw tutaj. Teraz rozwalimy tą beczkę, żeby nam nic nie uszkodziła. I biegniemy, robimy to samo, co wtedy. Szybko, szybko, Kamil. Dobra. Skakujemy i lecimy szybko, szybko. Dobra. Teraz zdejmiemy tych. No, czemu on zeskoczył? A ten mi uciekł. Okej. Chyba się udało. Tak więc lecimy teraz, uwaga. On tam jest, dobra. Więc będę musiał go zdjąć jakoś. Tu się da chyba, czekajcie. Jest to trochę dziwne. No nie wiem, czy się da, czy też nie. Ale zdałoby się jakoś zdjąć tego ziomka. Tylko czekajcie, bo nie wiem, gdzie on jest. Tam jest lampa. Ajajaj, aby wystrzelić granat podczas korzystania z karabinu. No nie wiem, w którą stronę mam strzelić. Dobra, strzelimy gdzieś tam. Bum! To mi nic nie dało. Co tam na dach? Nie wiem chyba za bardzo, jak mam to zrobić. Ajajajajaj. Nie mam pojęcia, jakbym miał do niego strzelić. Są tu jakieś wskazówki? Jakieś wskazówki poproszę. No przecież do góry tam znowu nie wejdę. Co, że ona ma granatnik, jeśli ona nie wie, jak strzelić? Nie wiem, przez tą dziurkę? No strzel. A, to jest shotgun. Kurde, już mi się z tego wszystkiego pomylili bronie. Ciężko nacisnąć środkowy przycisk myszy. O, właśnie. O tym mówiłem. Widzicie? Ciężko trafić przez tą dziurę. Wow. A jak podejdę bliżej tu? No nie wiem, nie wiem. Ciężko to widzę. No kurde, granatnik mi się zmienia ciągle. No widzicie, ciężko nacisnąć strasznie środkowy przycisk myszy. Jest, chyba się udało. Chyba się udało, o Boże. Ale się cieszę, że mi się udało. Mam nadzieję, że to już będzie blisko końca. I lecimy. Jest, Boże, ale głupie misje. Strasznie głupie misje.
Tyle razy co zginąłem, tak więc monotony trochę odcinek będzie. Zaufaj mi sam, proszę, tylko mi zaufaj. No idź! No idź! A ja co miałbym teraz robić? Ucieknij z bazy. No dobra, nie wiem czy uciekniemy jeszcze w tymże odcinku. Ale no szkoda go kończyć, tak więc będzie trochę dłuższy. I tak dużo razy zginąłem, więc trzeba to zakończyć. I spróbujemy to uciec stąd. Bzią! Ładnie, teraz po skałce się wepsniemy. No wspinaj się, Boże! Ta Lara już mnie normalnie denerwuje czasem. Ciekawe, czy łatwo będzie uciec. Oho! A tu są skrzynki, o! No właśnie, o tym mowa. Więc teraz, aby uciec i będzie okej, wow! To się nazywał skok. I pięknie udało mi się złapać, tak, tylko gdzieś tu ziomek był. Się go boję. Ale uciekł chyba. I teraz jebut! Helikopter, wow! Przejdź przez most, dobra, idziemy szybko przez ten most. Ajajajajaj, a tam ktoś jest za nami. Kurde, ten... wow! Tak więc szybko trzeba biegnąć, żeby nie zniszczyli tego mostu. No uciekaj, Laro! No, patrzcie jaka głupia! Boże, co to miało być? Co to miało być? Co to miało być? Nie wiedziałem, którym guzikiem nacisnąć. Czy ten do przodu, czy ten do tyłu? Dobra. Dobra, uciekaj, Laro! Uciekaj, uciekaj! Nie wiem, czy mi się udało. Chyba tak. Wow, ktoś mnie trzyma. Lewo, 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 prawo, lewo, 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 lewo. F, F. Jest, chyba mi się udało. I biegniemy dalej. Szybko, szybko, szybko. Co to ma być? Przecież tu jest taki burdel. Och. Nie wiem, czy tak miało być. Ale coś tam mi się udało. Zaczekajcie! Burza! To zbyt niebezpieczne! No właśnie, a teraz co ja mam zrobić? Cholera! Szybko! Wejdź na wieżę, dotrzyj do helikoptera. Okej, może mi się uda. Ale szybciutko, bo odcinek będzie za długi. Ale burdel, Boże, wszystko się wali. Tak więc, jak widać, emocji jest dużo tutaj. Trafiłem na tą skałkę, myślałem, że już nie trafię. No płaś, Laro. Nie ma czasu. Wow. To było boom. Boom z przytupem. I teraz szybko... Co to ma być w ogóle? Wszystko się wali, ona wchodzi na wieżę, lol. Nie wiem, co to miało być, wiecie? Tego wam nie tu wytłumaczę, co to miało być. Gdzieś się wspiąłem, gdzieś skoczyłem. Więc... Nie wytłumaczę siebie. Aha, coś ten deseń ma być. No strasznie dużo zamieszania, strasznie dużo zamieszania, aż mi normalnie odejmuje mowę. Ale chyba Larze się udało. Jeszcze wyżej, o Boże. Po skałkach. W prawo teraz. Uważaj na kamienie. Wow, 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 wow. Teraz padnę. I do góry. Jesteśmy już chyba blisko tej wieży. Gdzieś jej góry. Tak. I co my tu mamy? No śmigłowca nie widać, a Lara jak głupia się tu wspięła. Gdzie jesteś? Nie no, jest śmigłowiec, jest! No dalej, skacz! Dasz radę! No skacz! No skacz! No jaka idiotka! Boże! I teraz patrzcie, to będzie skok śmierci! Udało się? Udało? Tak, jeszcze nacentrował mi helikopter, ale się udało, jest. Laro, trzymaj się! No już. No i fajnie, fajnie, fajnie.
fajnie, że się udało. Tylko tam są nasi przyjaciele. Nie możemy ich zostawić. Musimy lądować! Nie ma mowy! Nie w taką pogodę! Nie możemy ich zostawić! Ledwo tu doleciałem w jednym kawałku! Ląduj! Rozbijemy się na kawałki! Teraz! Kurwa! Fajne! No i takim oto sposobem przez głupią Larę straciliśmy helikopter, tak, straciliśmy helikopter, rozbiliśmy się znowu w jakimś lasku, ale ona jest głupia, Boże. Ale ważne, że się udało. Coś tam się udało w sumie. Bo miałem tej wioski dość, która była trudna. Jak widać, trochę miałem problemów, musiałem coś tam postrzelać z nimi. Ale ważne, że się udało. Fuj, nogę uszkodził. Mam nadzieję, że nie żyje, ma za swoje. Tak, o, usta, yeah. I za pierś. Nie poddawaj się. Wracaj. Dobra, wiadomo, że będzie żyła, o. Już się ocknęła. Chodź, Laro. Po takim pocałunku. I bum. O nie! To oni! O nie, to oni, dziady. No i nie ma amunicji, ale ona ma broń chyba. Ale wyłapał! Ale dobrze mu tak, patrzcie, ma siekierkę. No i jeszcze ich pozabijał. Odważny człowiek. Ale ja mu siekiery nie wyjmę. Rod! Rod! Masz siekierę! Rod, w pleca! Nie poradzę sobie bez ciebie! Nie ma, Arut. Przykro mi, Laro. Przykro. Amunicji nie ma. Jestem pewien, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz się Croft. Amen. Z siekierą w plecach. Widzisz, co zrobiłaś? Mogliśmy odlecieć stąd. Nie płacz jak dziecko. Jakoś go nie szkoda, nie wiem czemu. Dobra, ale ważne, że się udało. Odcinek jest no trochę długi, ale no nic, no nic. Takie powinny być odcinki z tejże gry. Nie. Nie. Tak, odnaleźliśmy naszych przyjaciół. Wszystko w porządku, Laro? Wszyscy są cali i zdrowi. Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? Nie marudź, uratowałem ci to życie. To nie Ferre jest. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Rod, jak sobie bez niego poradzimy? Damy sobie radę. Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika i tak go pożegnajmy. Tak jest. No nie, teraz będzie się pogrzeb jeszcze, tak więc no odcinek całkiem mi się przedłuży. Jeszcze trzeba zagrać piosenkę. Spalili go? Na stosie? Jak wiedźmę jakąś. Na stos zrzucimy ich. Ten stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Ach, będziemy odpływać kutrem. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. O, Harry Potter się pojawił. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Ważne, że już jesteśmy w grupie swoją drogą. Prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle... To i dowaliła. Laro, weź się, prześpi. Ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy.
No i dobra. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Johna, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd. Bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację. Wielkolud, no. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Dobra, idźcie stąd. Sio, ty też idź. Wiesz, gdzie nas szukać. Tak, wiem. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Znowu się pewnie pogubią. Nigdzie nie wyruszymy. Tak, pożegnania zawsze bywają smutne. Mam nadzieję, że już się jednak nie zgubimy. Miej go przy sobie. Nie chce mi się ich ponownie szukać. Ale grunt liczy się to, że żeśmy ich odnaleźli. Chociaż było ciężko, no parę razy musieliśmy powtarzać. No ale nic, no wiadomo, wiadomo. Jakoś trzeba to ogarniać. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Znowu jakiś filmik. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. No nie, teraz będzie sobie przypominać. Nikt stąd nie ucieknie. Nie marudź. Burze. Są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Lol. Łódź. Czyli będziemy musieli powstrzymywać burzę. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. Dobra, super sprawa. Super sprawa. Będziemy mieli kolejną przygodę. Musimy znaleźć wyjście z lasu. Reyes. Tak, Lara gada przez walkie-talkie, ale coś jej niestety nie wychodzi. Powinna była iść z nimi. No dokładnie, bo znowu żeśmy ich zgubili. Ale wyjście z lasu znajdziemy w kolejnym odcinku, tak więc cześć!